dzisiaj ze strony Wrocławian. Powiedz, czy to po radach Marka Cieślaka tak świetnie wyjechałeś pod taśmę? No na pewno tak. Trener pomógł mi doskonale. Trenowaliśmy wczoraj i są tego skutki. Myślę, że będzie znacznie lepiej w następnych meczach. Tam, gdzie szlachetna część ciała kończy się na plecach, masz napis Rudy. Co to za hołd? Czterypancerni pies, czy co się dzieje? Nie, no po prostu było dobrze i myślę, że będzie tak dalej. Dziękuję. Dzięki. A to skrót tego, co działo się w wyścigu drugim. No i świetna akcja Świderskiego, który ograł, objechał Pedersena. No bardzo dobrze startował się Niki Pedersen. Myślałem, że może minimalnie przegra start Andrzej Huszcza i spróbowałby wjechać do krawężnika, tak się nie udało. A na pewno no, zaskoczył tutaj Piotr Świderski, który objechał tutaj Nikiego. No, na pewno nikt się nie spodziewał tego. Nie, dopiero właśnie z wyjścia z łuku zauważył atakującego go po zewnętrznej i już nie zdążył zablokować go do bandy. Właśnie teraz widzimy ten manewr i także, a z tego co było widać w dalszym ciągu, to musi mieć bardzo dobrze dopasowany motocykl do toru, bo odjechał Nikiemu tak daleko, gdzie Niki w tych pierwszych meczach tutaj w Zielonej Górze pokazywał, że wygrywając przyjeżdżał bardzo daleko z przodu. Na pewno to jest sezon Pedersena, póki co świetnie spisuje się w ligach angielskiej, szwedzkiej, ale przed nami wyścig trzeci. Gapiński, Świst, Słaboń i Stojanowski. Do końca nie wiadomo było, kto pojedzie, Stojanowski czy Huszcza, bo przecież jest nowy zawodnik w Zielonej Górze, Robert Kessler. Niemiec z polskim paszportem, zawodnik, który ścigał się chyba nawet razem z tobą był w drużynie Paul Pazur. Był za czasu pana Moraskiego, który prowadził klub Moraski. A teraz start do wyścigu trzeciego. Świst, Stojanowski, Gapiński i Słaboń. Piotr Świst został w Wrocławianie, ale Słaboń szeroko nabrał jednak przyczepności. Chyba będzie przed Stojanowskim. Zrobiło się 4-2. Świst jedzie na miejscu drugim. Prowadzi Tomasz Gapiński. Także poobijany w lidze szwedzkiej. Miał upadek, który mu cierpiał najbardziej Jarosław Kampel. Teraz Gapiński potwierdza, iż jest absolutnie w fenomenalnej formie. Prowadzi przed Świstem. Na miejscu trzecim mamy Krzysztofa Słabonia, który dobiera się do Piotra Śwista. Słaboń zna stadion w Zielonej Górze. 2 lata temu był zawodnikiem ZK Rzetu. Ściągał go tutaj Robert Dowkan. Walczy do końca Słaboń o drugie miejsce, ale na razie górą wychowanek Stali Gorzów w barwach ZK Rzetu. Jeszcze próbuje Słaboń. Jest blisko, jest blisko. Ostatnia prosta, ostatni łuk i szeroko próbuje zaatakować Słaboń. Czy da radę, czy Świst przypilnuje krawężnika? Jak to będzie wyglądało? Jest drugie miejsce dla Piotra Śwista. 3 punkty dla Tomasza Gapińskiego, 1 dla Słabonia. Stojanowski bez punktu, no gwizdzą zielonogórscy kibice, nie ma się co dziwić, zielonogórzanie mają tylko 5 punktów, wrocławianie już 13 po 3 rozegranych do tej pory wyścigach, to spora zaliczka, tu chyba nie mamy wątpliwości, kto był drugi. No na pewno, wygrał Piotr Świst, nawet może być o całe koło. No obserwując to mam wrażenie, tak jakby zielonogórzanie jeździli we Wrocławiu, a nie u siebie i nie wiem, czym to jest spowodowane. Piotr Świst próbował tutaj trochę ukraść start, sędzia go przytrzymał, no nie wyszło mu, nie wiem czemu, to jest spowodowane ze słabszą postawą Krzyśka Stojanowskiego. Wiem, że przygotowali się dosyć też solidnie i motocyklami, pracowali dużo nad motocyklami, no jak na razie to nie wchodzi. Myślę, że jeszcze to wszystko się zdąży, może teraz jednak jakieś poprawki, może ten deszcz wczorajszy troszeczkę zmienił ten tor i wprowadzą jakieś zmiany w motocyklach i jednak zaczną nawiązywać walkę z Wrocławianami. Tutaj bardzo dobrze wyszedł Gapiński, właściwie od początku objął prowadzenie. Piękna walka Śwista i Słabonia. Tak, no, możemy teraz zobaczyć właśnie jaką przewagę miał Piotrek Świst nad Słaboniem, który jednak po otwarciu ataków Krzyśka Stojanowskiego zdołał dogonić jeszcze Piotrka i no, jak widzieliśmy dosyć mocno mu jeszcze popsuć krwi, gdzie Piotrek musiał odbierać ataki do końca, do samej mety. Piotr Świst kilka dni temu 7 punktów plus 3 bonusy dla Arena Essex w meczu z Bellevue. Wcześniej tylko 3 punkty. Walczy nie tylko w Polsce, ale Elite League to wjazd na metę.
nie mieliśmy wątpliwości, sędzia także. Trzy wyścigi, 13 do 5. Różnica punktowa jest już taka, że Jarosław Szymkowiak może sięgnąć po rezerwę taktyczną, ale na razie z tego nie korzysta. Andersen, Staszewski, Jamroży i Alan Marcinkowski. Hans Andersen po tym słabym występie we Wrocławiu w Grand Prix wczoraj pojechał już znacznie lepiej. Czy potwierdzi dobrą dyspozycję także teraz? Andersen, ale nie jest pierwszy Andersen! Na prowadzeniu Staszewski. Andersen walczy, Staszewski jest przed kończykiem. Teraz to wszystko układa się na 4 do 2 dla Zielonogórzan. Pilnuje krawężnika Duńczyk. Jedzie ostro, bardzo ostro. Musiał przymknąć gaz na Mariusz Staszewski. Bardzo ostry atak Andersena. Wyścig układa się więc na 3 do 3. Andersen na prowadzeniu. Staszewski i Marcinkowski, a na miejscu czwartym Roni Jamroży. Umedek rywalizacji za nami. Wydaje się, iż będziemy świadkami pierwszego w tym meczu remisu. Jak na razie nie można jeszcze tego przesądzić. Andersen prowadzi, próbował szeroko zaatakować go Staszewski. Ostatnie okrążenie. Jeśli tak wjadą na metę, będziemy mieli remis. 3 do 3. Duńczyk ma kilkanaście metrów przewagi. Andersen chyba przywiezie 3 punkty. Andersen na miejscu drugim, Staszewski na miejscu trzecim, Marcinkowski na czwartym, Roni Jamroży. To pierwszy remis i podliczając szybko mamy 8 do 16. Kibice w Zielonej Górze gwizdzą dalej, bo no nie wiem, czy nie są to gwizdy kierowane pod adresem Andersena. To znaczy, być może pojechał dosyć ostro Andersen, ale niestety uważam, że sprowokował to Mariusz. Bo nie wiem, dlaczego pojechał tak szeroko i po prostu pozwolił mu na taki manewr. Andersen no, po prostu wykorzystał to, wjechał, może powiedzieć, coś takiego jak Nicky Pedersen, ale było to raczej właśnie spowodowane tym, że Mariusz pojechał właśnie za szeroko, mógł spokojnie jechać środkiem toru i myślę, że dowiózłby to prowadzenie do końca biegu. Przenieśmy się do parku maszyn. Tam niech opowie o tych zawodach Piotr Świderski, zwycięzca we wyścigu drugim. Chłopak z Rowicza miłą niespodziankę sprawił, bo zmiał mistrza świata z 2003 roku, Nicky Pedersena. Po trasie udało się wyprzedzić Duńczyka. Ciężko było? To znaczy ciężko się. Myślę, że jeżeli popełnia się błędy takie jak Nicky popełnił, pojechał zbyt wąsko, wykorzystałem jego błąd i wyprzedziłem go po szerokiej. Powiedz, bo ta część toru jeszcze w tej chwili nie daje szans. Tam Krzysztof Słaboń się dosyć mocno rozpędzał, ale to jeszcze nie było to, co w drugiej części turnieju, kiedy można jechać zupełnie tam się rozbijać pięknie na szybkości. Myślę, że w ogóle będzie problem z tą szybkością. Dzisiaj jest bardzo twardy tor. Za dużo się nie wysypuje pod bandę, także naprawdę ciężko jest się o cokolwiek zaczepić. Także myślę, że nie będzie jakichś takich biegów cudownych, ale walki na pewno dużo będzie. Fider, co z twoją Szwecją na koniec? Ruszam do Szwecji, ruszam w czwartek. Mam mecz na klubowym stadionie w Bayern Stockholm. Także pierwszy mój mecz, debiut, zobaczymy jaki będzie. Powodzonka wam zwęska. Dzięki. Piotr Świderski, no przy okazji składamy mu życzenia urodzinowe. Anons wyścigu piątego, bardzo ważny, ponieważ będziemy mieli zmianę, rezerwa taktyczna za Krzysztofa Stojanowskiego. Pojedzie Nicky Pedersen, jego partnerem w parze będzie Piotr Świst. Piotr Świderski, Robert Miśkowiak to dwóch zawodników, którzy reprezentować będą barwy Atlasu Wrocław. To przypomnienie wyników z ubiegłego sezonu w trzeciej rundzie ZKŻ. Przegrał u siebie 41-49 z Atlasem Wrocław, natomiast już w stolicy Dolnego Śląska dominacja wrocławian była znacznie większa. Do tej pory mecze między Falubazem i Spartą 32 razy się odbywały. To 17 pojedynek w Zielonej Górze i tak jak mówiłem na początku, mecze od roku przede wszystkim 1990 były bardzo wyrównane. Z tego co przeglądałem wyniki, przygotowując się do tego spotkania, w
Wtedy rozegrano bodaj 5 spotkań i żadne nie spotkało się, skończyło się zwycięstwem jednej czy też drugiej drużyny różnicą większej niż 10 punktów. Zgadza się. No, te pojedynki zawsze były, można powiedzieć, na najwyższym poziomie i wygrane decydowały się zawsze w końcówkach zawodów. No, trzeba było walczyć do końca, nie można sobie było odpuszczać żadnego biegu. Drużyny zawsze były bardzo mocno zmobilizowane. Można powiedzieć, nie są to pojedynki derbowe, ale tak do tego się podchodziło jak do derbów. No, ziemia lubuska, Dolny Śląsk. Przenieśmy się raz jeszcze do Parku Maszyn. Kolejna rozmowa Tomasza Lorka. Mariusz Cieśliński, mistrz świata interkontynentalny i Jednoczenia Europy w kickboxingu. Powiedz, co kickboxing ma wspólnego z żużlem? Akurat w tym wypadku ma to, że chłopakom pomagamy w sezonie przygotowawczym, w budowaniu kondycji, no i w trakcie sezonu też tam troszeczkę tak od tej strony fizycznej staram się ich zabezpieczyć. Wiem, że Jarek Hampel to jest uzdolony człowiek i mówiłeś o nim, że świetnie również tanecznie i również taka koordynacja ruchowa jest genialna u niego. Czy on mógłby na ringu czasami posparować, czy nie? Nie to, że mógł, tylko już próbował swoich sił ze mną, z Tomkiem Kucharem między innymi, także chłopak jest uzdolniony ruchowo, jest jakby to powiedzieć taki kosur. Obyło się bez KO, czy wcześniej? Nie, no wszystko na punkty. Tylko na punkty. Mariusz, powiedz, co jeszcze wiąże cię z Atlasem Wrocław w sensie przyjaźni z zawodnikami, czy to jest twoja chęć pomocy im, czy ty też się rozwijasz w ten sposób? Też się rozwijam, bo to jest zawsze doświadczenie. Mam też możliwość współpracy. Klub jest profesjonalnie prowadzony przez cały zarząd i w tym momencie, gdy mamy do czynienia z naukowcami, którzy ingerują tutaj też w sport, cały sztab szkoleniowy po prostu, to jest też, ja rozwijam swoją formę też pośrednio przez pracę w Atlasie. A czerpiesz coś z filozofii wschodu, jeżeli chodzi o filozofię walk? Nie, to jest sama filozofia bycia z dobrym sportowcem. Powoduje to, że cały reżim treningowy, wszystko to jest podporządkowane w budowaniu formy sportowej. To jest to. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Wspominaliśmy Jarosława Hampela. Tak jak mówiliśmy, wypadek w Szwecji, w którym uczestniczył Andreas Jonsson, ucierpiał także w tamtym wyścigu Tomasz Gapiński. Jeszcze trwa kosmetyka toru. Widzę, że nawet polewaczka wyjeżdża. Także ta przerwa troszeczkę nam się przeciąga, chociaż widzimy, że zawodnicy są już przygotowani. Nie wiem, czy któryś z zespołów nie poprosił, poprosił troszeczkę o zroszenie. Chociaż zawodnicy szykują się, tak. Tylko roszeniem toru to chyba też decyduje sędzia, także myślę, że być może sędzia podjął taką decyzję, żeby jednak troszeczkę ten tor, bo jednak na wirażach jest dosyć sucho i może to poprawi po prostu tyle nawierzchnię, że będzie ciekawsze będą te wyścigi, będzie można lepiej powalczyć. Sławku, mówiliśmy o kontuzji Jarosława Hampela, o tym porozmawiamy za moment. 22 maja na torze w Toruniu Apator zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa. Rewelacyjny team z miasta Kopernika to prawdziwe objawienie tego sezonu. Czy po serii wygranych u siebie Apator wygra także z Włókniarzem? Kramp czy Sullivan? Który z Australijczyków okaże się skuteczniejszy? Apator kontra Włókniarz. Niedziela, godzina 16:30. Na żywo, tylko w Polsacie Sport. Wtorek rozgrywki Ligi Szwedzkiej. W piątek Jarosław Hampel przechodził 1,5-godzinną operację zszywania ścięgien kciuka. No i bardzo przykra informacja przede wszystkim dla kibiców, nie tylko Atlasu, dla wszystkich kibiców Speedwaya, bo przecież na Jarka liczymy bardzo, jeśli chodzi o Grand Prix. Przerwa może nawet potrwać, drodzy Państwo, 6 tygodni. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby wrócił jak najszybciej, ale nawet Ty, zawodnik, który jeździłeś i wiele razy odczuwałeś skutki uprawiania żużla, byłeś zaskoczony tą informacją. No, dowiedziałem się tak, że dopiero dzisiaj o tej przedłużającej się jego przerwie. Myślałem, że praktycznie będzie to 2 tygodnie i będzie mógł już startować. Bardzo żałowałem, że nie mógł wczoraj jeździć w Grand Prix. I życzę mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Myślę, że działacze wrocławscy na pewno zrobią wszystko, żeby jak najszybciej postawić go, może być na nogi, ten kciuk. Ja pamiętam bodaj 2 lata temu upadek Jarka Hampela na stadionie olimpijskim w meczu nomen omen z Zieloną Górą. Złamany obojczyk i proszę sobie wyobrazić, przypomnę, że
laskowe leczenie złamanego obojczyka trwało 2 tygodnie, to parafrazując można powiedzieć, świat stanął na głowie. Oczywiście, teraz się okazuje, że czasami kości szybciej idzie poskładać niż tak wydawałoby się takie drobiazgi, kciuk, jakiś opuszek od palca, są to może kontuzje niewidoczne, a bardzo dokuczliwe, które po prostu powodują, że no nie idzie jechać, nie można uścisnąć dobrze, trzymać kierownicy i jest dosyć duży problem startów z takimi kontuzjami. A na torze mamy już zawodników, którzy pojadą w 5. wyścigu. Pedersen i Piotr Świst to para wrocławska. Robert Miśkowiak, Piotr Świderski to para wrocławska. Pedersen i Świst to para zielonogórska, rzecz jasna. W pierwszym swoim starcie Miśkowiak i Świderski przywieźli 4 punkty. Zaskoczył Nigi Pedersen, przegrywając ze Świderskim. No, zobaczymy, czy teraz weźmie odwet. Miśkowiak, Pedersen, Świderski i Świst. Piotr Świst w kasku koloru czerwonego ustawił swój motocykl najbliżej bandy. Myślę, że na pewno Niki będzie chciał się zrewanżować i jadąc z Piotkiem Świstem, no mają duże szanse w tym biegu ogrania wrocławian podwójnie. Ale czasami ta współpraca między tymi dwoma zawodnikami nie układała się do końca tak jak należy, bo pędza kierownik startu. Zawodników mają jeszcze 37 sekund. Skupienie w parku maszyn. Gapiński, Andersen, a także pozostali zawodnicy z uwagą oglądają na monitorach to, co dziać będzie się na torze. Pedersen, Świst kontra Miśkowiak i Świderski. Dobry start, ale proszę zobaczyć, Miśkowiak i Świderski przytrzymał krawężnik, a więc to zrzeszenie pomogło bardziej wrocławianom. Nie bywa rzecz. Piękna akcja we wykonaniu Piotra Śwista. Czy przejdzie na drugie miejsce? Przeszli obaj zielonogórzanie. Spadł na miejsce drugie Piotr Świderski. Tak więc z prowadzenia drużyna dla nas zrobił się remis. Na prowadzeniu mamy Roberta Miśkowiaka. Odjeżdża od rywali. Piotr Świderski na miejscu drugim. Pedersen na miejscu trzecim, ale teraz walczy o to jedno oczko Świderski do końca. Tym razem jednak Duńczyk nie dał się wyprzedzić. Jeszcze jedna akcja Świderskiego, jakby wziął sobie gdzieś za punkt honoru wygrywanie z duńskim profesorem Spinwaya. Zielonogórzanie na drugim i trzecim miejscu. Mknie po zwycięstwo Robert Miśkowiak. Wielkie przebudzenie w Zielonej Górze indywidualnego mistrza świata juniorów staje się faktem. 3-3 w wyścigu piątym i w całym meczu. I w całym meczu mamy 11-19. Miśkowiak 3, Pedersen 2, Świst 1, Świderski bez punktu. No niestety gwiżdżą zielonogórscy kibice. Zgadza się, no takiego obrotu chyba się nie spodziewali. No, po tym, co pokazywał do tej pory Niki Pedersen w tych meczach pierwszych, no dzisiaj na razie nie wiem sam też, co się dzieje z tym zawodnikiem. Nie jedzie, no może powiedzieć, zdobył punkt dzięki także Piotrkowi Świstowi, który tam wjechał dosyć odważnie pod Piotrka Świderskiego i zrobił miejsce dla Nikiego. A, no także myślę, że w dalszej jednak części zawodnik duński przebudzi się, no i zacznie dosyć dobrze punktować, bo inaczej no będzie nie za ciekawie. Super, naprawdę. No. Widzimy też chyba Jarek Hampel właśnie jest w parkingu, podpowiada chłopakom, no i widzimy, że wrocławianie dobrze się uzupełniają. No, pojechał troszeczkę słabiej w tym biegu Świderski, to za to pojechał bardzo dobrze Robert Miśkowiak, także nie mają słabych punktów. W każdym biegu któryś z zawodników jedzie bardzo dobrze. Dzisiaj Robert Miśkowiak korzysta nie tylko z rad Hampela, ale także z jego sprzętu. No tutaj na starcie widzimy bardzo dobry start właśnie Miśkowiaka. No a błąd zrobili chyba zielonogórzanie odjeżdżając tak daleko od krawężnika. I wykorzystał to Świderski, ale jednak teraz kontrę Piotrka Śwista widzimy. Sławku, posłuchajmy, co ma do powiedzenia bohater tego wyścigu. Krótko, Robert Miśkowiak. Miśek, piękny start, jak u czarownic. Powiedz, tak świetnie się dzisiaj zabierasz spod taśmy. Rada Jarka Hampela skutkują?
Znaczy się tak, praktycznie mi tu podpowiada, jak jechać, jak być wrażony. W pierwszym biegu troszeczkę się pomyliłem, zrobiłem korektę, zmieniłem zębatkę i było widać, że jest lepiej. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Robert Miśkowiak, wiele osób obawiało się tego startu Miśkowiaka. Niektórzy spodziewali się, iż Marek Ciesiak skorzysta z zastępstwa zawodnika. Miał chyba jednak nosa trener wrocławian. Marcinkowski, Gapiński, Staszewski i Sławoń. To czwórka, która walczyć będzie o punkty w wyścigu szóstym. Dobry start Sławonia i jest na prowadzeniu, ale Gapiński jest trzeci, odstaje Staszewski, jest czwarty. Jeszcze na drugim miejscu mamy Marcinkowskiego, teraz próbuje szerzej pojechać junior zielonogórski, ale musi uważać, bo Gapiński to młody, aż doświadczony już zawodnik, uważa, jakby jechał z respektem. Alan Marcinkowski cały czas się ogląda, a Gapiński teraz szeroko, no i zrobił błąd, nie, walczy pięknie do końca. Chyba za często się ogląda, w końcu wykorzystuje to bezlitośnie zawodnik z Wrocławia. No i z 4-2 robi się 5-1. Na prowadzeniu mamy Sławonia, który świetnie wyszedł spod taśmy. Ach, jeszcze zielonogórzanie, no jadą tak jakby sami sobie przeszkadzali. Marcinkowski i Staszewski, 5-1 za moment. Ostatni łuk i kolejne punkty dla wrocławian staną się faktem. Sławoń 3 punkty, 2 Gapiński, 1 oczko dla Alana Marcinkowskiego. Mariusz Staszewski tym razem bez punktu. No, gwizdy się niestety nasilają, ale nie ma się czemu dziwić. To był mecz, który miał dać odpowiedzi na wiele pytań, jeśli chodzi o drużynę zielonogórską. Było nawet spotkanie specjalnie zorganizowane po treningu w sobotę. No i widać, że jednak coś w tej drużynie nie do końca gra. Widzieliśmy tutaj, no jadą, to jest dramatyczne. No i tak jakby sobie przeszkadzali. Naprawdę jestem bardzo też zdziwiony postawą liderów zielonogórskich. No Mariusz w ogóle w tym pierwszym biegu zrobił błąd, odjeżdżając za mocno na zewnętrzną, a w tym biegu w ogóle praktycznie nie podjął walki, w ogóle się nie przybliżył do przeciwników. Za to bardzo dobrze ze startu wyjechał, jak tu widzimy, Alan Marcinkowski, ale jeszcze lepiej okazał się Robert Sławoń. Potem dużą klasą, pokazał Tomek Gapiński, no może być, jest młodym też zawodnikiem, ale doświadczenie wyczekał i po prostu pokazał się raz po zewnętrznej, raz po wewnętrznej, zmylając młodego juniora zielonogórskiego, wychodzi na drugą pozycję i pewne wygrane. Tu widzimy właśnie błąd Mariusza, który, nie wiem, no, jadąc daleko z tyłu, gdzieś popełnił, przeszarżował, no, doprowadziłoby to do dość groźnego karambolu. 24-12. Sytuacja drużyny ZKŻ-u Kronopol robi się dramatyczna w tym spotkaniu. Po 6 wyścigach prowadzenie 12 punktami, przyznasz Sławku, to jest naprawdę spora różnica. No, jestem też zaskoczony. Naprawdę ciężko właśnie komentować tu, bo chciałbym teraz pomóc im jak najlepiej. Nie wiem nawet co powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Czy wrocławianie aż tak dobrze są przygotowani? Oni też w tym roku, można powiedzieć, nie błyszczeli formą. Też ciężko im się jeździło, ciężko zdobywało punkty nawet na swoim torze. No a dzisiaj naprawdę pokazują bardzo dobry żużel, bardzo dobrą jazdę. Naprawdę i przede wszystkim wyrównaną drużynę. Każdy z zawodników daje punkty. Ja powiedziałbym tak, nawet obecność Jarka Hampela w parku pokazuje, że wrocławianie, abym nie został posądzony o stronniczość, ale wrocławianie tworzą monolit, tworzą drużynę, czego czasami brakuje zielonogórzanom. Pedersen, Huszta, Kodra, Andersen i Pacholak. Widzą Państwo sami, Andersen na prowadzeniu, zielonogórzanie na drugim i trzecim miejscu. Na czwartej pozycji mamy Pacholaka, a więc na tym pierwszym okrążeniu robi się nam remisowo, prowadzi Andersen. Wczoraj przegrywał z Nicky Pedersenem w Grand Prix, a tymczasem proszę Państwa.
punkty dla Niki Petersena, 1 dla Puszczy. Mariusz Pacholak bez punktu, 3-3 i w całym meczu 11-27. Andrzej Huszcza 1, Niki Pedersen 2, Pacholak 0 i Andersen kolejny raz 3 punkty, 7 wyścigów za nami, tak więc niebawem będziemy mieli półmetek tych zawodów. Teraz mieliśmy okazję zobaczyć kawałek naprawdę dobrego żużla. No, może być na poziomie Grand Prix, pokazali to Duńczycy, no, walka do końca, było na co popatrzeć. I no, okazuje się, że tak zielonogórzanie jak do tej pory praktycznie chyba nie wygrali żadnego startu. W każdym biegu któryś z wrocławian wygrywa zdecydowanie start, tym razem właśnie Hans Andersen wygrywa ten start i widać jak odjeżdża przeciwnikom. Niki Pedersen potem próbował po dużej, po małej, jednak tu był taki moment, gdzie była szansa właśnie podjechania. A jechał tak jak ma to w zwyczaju Niki Pedersen, bardzo blisko, tak jakby chciał sprowokować rywala do błędu, do tego, aby wymusił, ustąpił miejsce. Zgadza się, no myślę, że może jednak przestraszy swojego kolegę z Danii. Wczoraj przestraszył Bjørn Pedersena. No dosyć ostro. No dzisiaj jednak pojechał mniej ostrze i no niestety... Widzą Państwo zawodników, którzy pojadą w wyścigu ósmym. Krótka przerwa, po której usłyszymy się ponownie. Awantura o kasę jest jedynym teleturniejem, w którym nie ma granicy wygranej pieniężnej. Awantura o kasę we wtorki i czwartki, godzina 18, czasu wschodnioamerykańskiego. Po 7 wyścigach pojedynku ZKZ Kronopol Zielona Góra Atlas Wrocław, wrocławianie prowadzą 27-15, mimo iż w ich składzie nie ma Jarosława Hampela, który stanął obok Tomasza Lorka. Jarku, nie macie na razie na torze, jesteś bardzo blisko mentalnie z zawodnikami, z kolegami z toru. Powiedz, kiedy możemy cię użyć na żużlowym torze ponownie? Jednoznacznie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę. Ciężko jest mi tutaj cokolwiek powiedzieć, kiedy mógłbym wrócić. Natomiast są takie rokowania, sugestie lekarzy, którzy mówili, że przerwa potrwa około 3 tygodni. Jeżeli będę w stanie wrócić szybciej, no to będzie to bardzo naprawdę ogromny sukces. Co się stało, że na torze Kabary na wysypisku śmieci akurat dotrzął do tego wypadku? Czy to była wina twoja, czy też Andreasa Janssona i do tego doszło? To była definitywnie wina Andreasa Janssona. On jechał pierwszy i w zasadzie w połowie wirażu, jakby jego motocykl postawił w poprzek toru, gdzie wyhamował strasznie prędkość, jechałem tuż za nim, być może, no nie wiem, parę metrów. Przy tej prędkości miałem żadnego pola manewru, nie zdążyłem ani ominąć jego motocykla, ani położyć swojego motocykla i uderzyłem praktycznie pełnym impetem prosto w jego motocykl, no... wypadając z niego jak z katapulty, przy tym zrywając ścięgna lewego kciuka. Możesz zademonstrować, jak to wygląda w tej chwili? Wygląda to w tej chwili tak, że jest założona stabilizująca opaska, taka usztywniająca ten kciuk, ścięgna są zszyte i no, w tym będę musiał chodzić, mieć to około 2 tygodni, później zobaczymy, co dalej, gdzie to rehabilitować. Szybkie obroty do zdrowia, Arecki. Dziękuję bardzo. Tyle Tomasz Lorak, tyle Jarosław Hampel. No i mamy jeszcze chwilę przerwy, jest więc czas na to, aby przeanalizować dotychczasowe osiągnięcia jednej i drugiej drużyny. Atlas, 3 porażki na wyjazdach, Tarnów, Bydgoszcz i Częstochowa, 2 zwycięstwa we Wrocławiu, nieznaczne zwycięstwa z Leszne, 48-42, 46-44 z Gdańskiem. Zielonogórzanie, no nie bez przyczyny są na miejscu ostatnim. Jedna wygrana tylko u siebie z Gdańskiem, 51-39, przegrana u siebie także z Apatorem. No i 3 przegrane na wyjazdach w Częstochowie, w Tarnowie i w Lesznie, z czego porażki w Lesznie i w Tarnowie, no to była, żeby nie użyć dużego słowa, ale to była deklasacja 61-29. No zgadza się, były to zbyt chyba duże porażki, no jak na drużynę startującą w Ekstralidze, no widać, że
pozostałe drużyny, które przegrywają, także no jednak mieszczą się w tej skali 10-punktowej. Zielonogórzanom na razie się to nie udaje. No, trudno powiedzieć właśnie, czy może, gdyby Rafał Okoniewski był w drużynie, to wyglądałoby to inaczej. Rafał Okoniewski leczy cały czas kontuzję, której nabawił się w kryterium asów, ale jest teraz obok Tomasza Lorka i najlepiej sam o tym opowie, kiedy wróci na tor. No właśnie, kiedy wrócimy na tor, bo po tym kryterium asów już trochę czasu mija, a wiem, że już planujesz w tym tygodniu ponoć pierwsze jazdy odbyć, Rafał. Nie, to jakieś ploteczki, złe słuchy tutaj ciebie doszły, ale myślę, że wkrótce wyjadę. Myślę, że nie w tym miesiącu, ale w przyszłym, tak liczę, że na pewno. Okonia, co dokładnie, jakie są rokowania lekarzy? Czy to już się zrosło na tyle, że możesz spróbować siąść, czy jeszcze trzeba zaczekać? Na dzień dzisiejszy to jest 6 tygodni po tej kontuzji. Normalny człowiek powinien pauzować co najmniej pół roku. A ja chciałbym szybciej, przez to postanowiłem włożyć ten gwóźdź i żeby tą rehabilitację wcześniej zacząć i cały czas nad tą nogą tutaj wspólnie w Zielonej Górze w zakładzie rehabilitacyjnym pracujemy. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze i całkiem wszystko możliwe, że w przyszłym miesiącu już powrócę. Okonio, park maszynowy gotowy do tego, żeby jeździć i tutaj w Szwecji w Elitserien? Cały czas, ponieważ nie miałem nawet okazji wypróbować wszystkich motocykli i kiedy wrócę, będę wszystko robił, aby te motocykle jeszcze spasować i pomóc swojej drużynie i chciałbym jeszcze odjechać kilka dobrych meczów. Małżonka Agnieszka wspiera jak może? Tak, bardzo pozdrawiam, bo na pewno ogląda przed telewizorem. Dziękuję pięknie. Dziękuję. No, gdyby można było przyznawać tytuł MVP, jeśli chodzi o pechowca ostatnich kilku lat, ja myślę, nawet że gdybyśmy policzyli ostatnich kilkanaście lat, to Rafał Okoniewski miałby wielkie szanse na to, aby taki tytuł otrzymać. Złamana noga rok temu, złamana kiedy w ramach przygotowania fizycznego do sezonu grał w piłkę. Teraz w pierwszym poważnym oficjalnym starcie w kryterium asów dramatyczny upadek, wylądował na bandzie. No i może gdyby była to banda już dmuchana, Zielonogórzanie nie jeździliby w takim osłabieniu. Na pewno tak. No, bandy dmuchane, dosyć głośno, że o tym się mówi i dosyć no, w Tarnowie już widać, już poczyniono ten krok, już te bandy założyli działacze i na pewno myślę, że od razu jeszcze tu widzimy w parkingu tak, bo to zmiana sprzętu u Mariusza, widocznie wsiada na drugi motocykl. Możemy też zauważyć o Rafała Okoniewski, który także widać, że jest drużyną do końca, pomaga im przynajmniej w parkingu, nie może na torze. 40 sekund w tym momencie, dokładnie, no i chyba zdąży, tylko no ewidentnie mają problemy z motocyklami Zielonogórzanie. Wrocławianie też nie mieli motocykli tak spasowanych jak chociażby rok temu. Świderski, Miśkowiak, Staszewski i Alan Marcinkowski. Jak na razie Miśkowiak i Świderski spisują się całkiem nieźle. 16 sekund, wyścig ósmy, za moment pójdzie taśma w górę. Mariusz Staszewski najbliżej, bandy już skupieni. Miśkowiak i Świderski. Jeszcze próbuje się tam wbić Staszewski, ale znowu na 5-1. Tak ustawili się na tym pierwszym okrążeniu wrocławianie. Miśkowiak i Świderski potrafią jeździć bardzo dobrze, skutecznie walczy jak może Mariusz Staszewski, ale przejść parę wrocławską będzie mu bardzo trudno. Alan Marcinkowski został na czwartym miejscu, traci już do zawodników dosyć sporo. Bardzo efektowna, przyjemna dla oka jazda parą drużyny wrocławskiej. No nie jest to oko na pewno zielonogórskiego kibica, bo ten przeciera oczy raczej ze zdumienia, że zawodnicy Falubazu jak na razie odstają, szeroko próbuje zaatakować raz jeszcze Mariusz Staszewski. Ambicji na pewno nie można mu odmówić. Przytrzymał krawężnik, ale przedłużył sobie prostą Piotr Świderski. Piękna walka o drugie miejsce. Czy Mariusz Staszewski da radę? Jeszcze raz szeroko wygrywają wrocławianie w stosunku 5-1. Piotr Świderski był drugi. Brawa dla Mariusza Staszewskiego za walkę do końca. 3 punkty dla Roberta Miśkowiaka. Alan Marcinkowski bez punktu. No naprawdę
Spodziewałem się jednak tego, iż wiele dobrego będziemy mogli w tym spotkaniu powiedzieć o Zielonogórzanach. Tymczasem wraca do wielkiej formy Robert Miśkowiak, do tej formy, do której nas przyzwyczaił przed rokiem, kiedy jeżdżąc w parze razem z Piotrem Świderskim jako juniorzy, również jeździli bardzo dobrze. Dostaje informację, że Andrzej Huszcza w wyścigu dziewiątym nie pojedzie, pojedzie za to Piotr Świst, a tu analiza wyścigu ósmego. No i kolejny raz można właśnie powiedzieć, świetny start zawodników z Wrocławia. No, wygrywają zdecydowanie wszystkie starty, no a na tym torze dzisiejszym okazuje się, że praktycznie później jest bardzo ciężko wyprzedzać przeciwników, jest tor twardy i jest po prostu łatwo dowieść to zwycięstwo na starcie do końca biegu. Chociaż no, Mariusz Staszewski w tym biegu no, pokazał dużą klasę, może być troił się i dwoił, atakował i po duże i po małe, jednak nie dał rady i niestety nie ma punktów. Co się stało z Zieloną Górą? Ja pamiętam zapowiedzi, no to był taki team, kiedy patrzyło się na nazwiska, na punktówki razem z Okoniewskim, który miał walczyć nawet o czwórkę, no. No ja jestem momentami nawet przygnębiony Zielonogórzanami, ich postawą na torze. No dzisiejszy mecz, ostatni mecz miałem okazję także oglądać z Toruniem, przebiegał w całkiem innym, inaczej to wyglądało, inna jazda naszych zawodników. Mimo porażki naprawdę o wiele lepiej się prezentowali, a no dzisiejszy mecz naprawdę także zaskakuje, zaskakują postawy. Na razie żaden, nie można wyróżnić żadnego zawodnika zielonogórskiego. Pedersen i Świst, kontra Gapiński i Słaboń i wcale nie uważam, żeby tutaj faworytem po raz kolejny był Niki Pedersen, zawodnik, który jeszcze w tym meczu nie wygrał żadnego wyścigu. No to jak na byłego indywidualnego mistrza świata. Bardzo słabo to moim zdaniem delikatne określenie. Jak na razie myślę, że tu chyba jeszcze z Zielonogórzan nikt nie wygrał. Tak, nikt nie wyścigu. Wygrał. No i same trójki po stronie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po stronie Wrocławia. Nie wygrywając biegu, no nie da rady wygrać meczu. 16 do 32. Słaboń i Gapiński kontra Świst i Niki Pedersen. Gapiński najbliżej bandy, Pedersen skupiony. Świst próbował się strzelić. No i Gapiński, jeszcze trwa walka o drugie i trzecie miejsce. Ostatecznie Świst i Niki Pedersen. Na czwartym miejscu mamy Krzysztofa Słabonia, który w tej chwili... Fantastyczna akcja Słabonia! Ale przeszedł przed Pedersena. Niebywała jazda zawodnika urodzonego w Kanadzie. Niki Pedersen, jeśli tak przyjedzie na czwartym miejscu, no to wcale nie zdziwię się, że w końcu też dostanie szansę Lee Richardson, z którym, że drugi z obcokrajowców zielonogórskiej drużyny również nie zachwyca w rozgrywkach międzynarodowych, a tymczasem Słaboń szaleje. Odjechał Gapiński od rywali, jeszcze walczy Niki Pedersen, ależ piękna walka o to trzecie miejsce. Słaboń czy Pedersen? Teraz Pedersen, ryczeta Słabonia. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Słaboń bliżej krawężnika, szerzej jedzie Niki Pedersen. Na miejscu drugim mamy Piotra Śwista i chyba będziemy mieli kolejny remis. Obejrzał się Świst, gdzie są rywale, gdzie są partnerzy. Ostatecznie Słaboń przyjeżdża na czwartym miejscu. 3 punkty dla Gapińskiego, 2 dla Śwista, 1 dla Pedersena, 3, jak mówiłem, Gapiński i 0 Słabonia. Z tym, że to 0 przy Słaboniu w tej chwili ma zupełnie inny wymiar po tym, co pokazał na torze. Oczywiście, no to jest takie, może być te 0, to tak jak no, najgorsze jest zająć czwarte miejsce gdzieś tuż za podium. No Słaboń teraz pokazał wyśmienitą klasę, no teraz widzimy tu start. Bardzo dobry start też Słabonia, chociaż chyba troszeczkę za daleko jechał na jeden kolej, nie mógł się złożyć włók i w tym momencie trochę stracił. Piotr Świst przytrzymał krawężnik, a wykorzystał to Tomek Gapiński, objeżdżając przeciwników po zewnętrznej części toru. Wydawało się, że 3-3 Zielonogórzan będzie już raczej pewny i w tym momencie świetnie jedzie Robert Słaboń. No właściwie, Sławku, przyznasz, że kiedy już wiedzieli, że Gapiński jest daleko z przodu,
znowu nie pojechali zespołowo zielonogórzanie. To znaczy jakoś nie układa się, myślę, że nawet trudno powiedzieć, no, nie, tak jakby Nick Pedersen nie nadążał w pewnych momentach gdzieś za Piotrkiem Świstem. Piotrek, no wiadomo, też chociaż pomógł w tym momencie, widać, że gdzieś tutaj przyhamował, zablokował troszeczkę Słabonia i w tym momencie wykorzystuje to Nicky Pedersen, także w pierwszej fazie może sobie nie pomogli, ale teraz Piotrek jednak zaczekał i wykorzystał to Nicky, wyprzedzając właśnie Słabonia. Poza zasięgiem rywali był Tomasz Gapiński, który wyrasta na bohatera tego spotkania. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Japan, na obrzeżach Göteborga, na tym wysypisku śmieci tak samo skutecznie jak tu w Zielonej Górze. To nie są takie same nawierzchnie i tory, ale widać, że z równym powodzeniem jedziesz tu i tam. No ostatnio na treningu przyjechał mój majster Darek Piera. Z Rzeszowa, tak. Podkręcił magiczną śrubkę i motocykl zaczął jechać, także bardzo się z tego cieszę. A powiedz, dzisiaj ten tor wybitnie dla startowców, ale ty lubisz walczyć na dystansie. I lubię ze startu wyjeżdżać i lubię walczyć po trasie. Dzisiaj akurat i to wychodzi, także wszystko się złożyło na plus. Gaba, mistrzostwo Europy za pasem, tam też masz szansę odegrać dużą rolę, bo eliminacje wewnętrzne wygrałeś. Jak to widzisz? No będę chciał awansować do finału, a w finale to wiadomo. Szczęście, no i forma musi być, można powiedzieć, może iść razem w parze, także jak to wszystko zgram, będzie dobrze. A twoja muzealna babcia z czasów Piły jeszcze w ogóle jeździ, czy jest w muzeum już wybitnie? Jeździ na tym kuzyn, także niedługo przystąpi do licencji, zobaczymy, co z niego wyrośnie. Dziękuję pięknie. Dzięki. Żużel to sport rodzinny, Piotr Świst i Krzysztof Stojanowski to para drużyny ZKŻ-u Kronopol, Zielona Góra, Atlas Wrocław, Roni Jamroży i Hans Andersen. Mieliśmy króciuteńką przerwę ze względu na występ bieg po biegu Piotra Śwista, ale już czas oczekiwania. Czas 2 minut włączony. Mamy na torze Krzysztofa Stojanowskiego. Kilka dni temu 9 punktów w 4 meczu w lidze czeskiej. Startował 5 razy, w tym jeden wyścig zakończył się defektem w tym meczu. Jeździł także Andrzej Huszcza. 8 punktów w 6 startach. Szukają jak mogą wszyscy zawodnicy miejsc do objeżdżania się w trakcie sezonu. Zgadza się, no akurat ci zawodnicy, Krzysiek i Andrzej, no po tych nie najlepszym może początku sezonu troszeczkę byli jakby przyduszeni i właśnie dobre zawody w tych Czechach, udział w tych zawodach, dobry występ troszeczkę dał im takiej tej swobody, właśnie rozluźnienia przed tym meczem. No wszyscy myśleliśmy, że będzie akurat takie dla nich, że coś jednak nie jest źle, nie jest z nimi źle, że potrafią jechać, że odblokują się i zaczną punktować. No dzisiaj to trudno, Krzysiek dopiero jedzie drugi raz, być może też poprawił coś, może zmienił motocykl i w końcu pokaże, bo wiem, że na pewno stara się on jak najmocniej, przeżywa wszystkie mecze, przygotowuje się bardzo, bo chce się pokazać w Ekstralidze. I być może teraz uda mu się to przełamać, tą pasę i wreszcie któryś z zawodów zielonogórskich wygra bieg, bo jak do tej pory dalej. No teraz nie najlepszy był Gapiński, przed nami wyścig 10. Sytuacja nie robi się dramatyczna, ta sytuacja jest tragiczna w tej chwili, jeśli chodzi o zielonogórzan. 35 do 19 po 9 odsłonach tego meczu. Roni Jamroży, Hans Andersen, Piotr Świst i Krzysztof Stojanowski. Hans Andersen, tym razem on najbliżej bandy. Wyprzedzić Piotra Śwista, który jedzie w wyścig po wyścigu. Teraz włącza się do walki Krzysztof Stojanowski. Włącza się efektownie. Mija na prostej Roni Jamrożego, ale Andersen jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jedzie Duńczyk na drugim miejscu, bardzo blisko Piotra Śwista. Szeroko uczestnik Grand Prix. Obejrzał się Świst. Gdzie jest Andersen? Teraz schodzi do krawężnika. Andersen blisko, bardzo blisko. Piotr Świst czy Andersen? Na miejscu trzecim mamy Stojanowskiego. Na czwartym jedzie Jamroży. Świst czy Pedersen? Czy Andersen? Skupieni. To był taki moment, kiedy spojrzeli się na siebie. I Andersen i Świst. Teraz zbliżył się Stojanowski do Duńczyka. Ostatni wiraż. Stojanowski, piękna szarża. Ale nie dał rady dowieść drugiego miejsca do końca. Wygrywa Piotr Świst.
dla Krzysztofa Stojanowskiego. Hans Andersen 2, Roni Jamroży bez punktu. No i Sławku, drodzy Państwo, pierwsze historyczne w tym meczu zwycięstwo. Można by powiedzieć biegowe, 4-2. Najwyższy czas, no bo to już jest naprawdę, był chyba ostatni dzwonek w tych zawodach, żeby zielonogórzanie zaczęli odrabiać straty. Być może coś się ruszy, no może dali wreszcie znak Piotrek z Krzyśkiem. No, jak widzieliśmy, był to świetny znowu wyścig. Cała czwórka naprawdę bardzo blisko siebie. Nawet ten junior, może powiedzieć, nieopierzony w Ekstralidze, przy jakimś małym błędzie zawodników mógł przejść na lepszą pozycję. No tutaj ze startu wreszcie taki, może być wygrany start zielonogórzanina Piotrka Śwista. No a potem musiał się dużo namęczyć na odpieraniu ataków przed zawodnikiem z Wrocławia. Tutaj jest teraz właśnie atak Krzyśka Stojanowskiego z czwartej pozycji, który potem także do końca walczył. No dużo mu nie brakło, żeby wyprzedzić Hansa Andersena. To był jeszcze moment na ostatnim okrążeniu, ale rozpędzony musiał tam składać się tak Stojanowski. Siła jednak rozpędu wypchnęła go od krawężnika, nie dał rady utrzymać się. Wjechał w to właśnie Duńczyk i dowiózł 2 punkty. Drodzy Państwo, 10 wyścigów za nami, 23 do 37. Czas na krótką reklamę. Jest pakiet familijny. Wspaniała rozrywka dla całej rodziny za jedyne 29,90 miesięcznie. Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Nie przegap okazji. Zadzwoń i zamów. Kronopol, Zielona Góra, Atlas Wrocław. 23 do 37 w rywalizacji juniorów. Nieco lepsi wrocławianie. Posłuchajmy, jak usprawiedliwiają taki wynik najmłodsi zawodnicy tego widowiska. Tomasz Lorek i Zbigniew Suchecki. Zbigniew Suchecki, szósty junior Polski sprzed roku z finału. Wiem, że odebrałeś partię silników od Fleminga Graversena. To ponoć pięknie hulało na treningu. Co się dzisiaj stało? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No wczoraj miałem bardzo szybkie jakby motocykle i były tak silne, że ciężko było je osłabić. No, a dzisiaj wyjeżdżając na tor, no nie mogę ich wzmocnić. Jakby w ogóle coś dziwnego się stało. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak się stało. Zibi, jesteś świeżo po kontuzji. Powiedz, co lekarze, jak oni diagnozują twój stan zdrowia? Czy ty już możesz w 100% jeździć na motocyklu? Trenowałem w piątek i w sobotę. Próbowałem motocykle i ta kontuzja, która mi jeszcze się ciągnie, czy nie przeszkadza? No jednak jak już się jedzie, to już nie przeszkadza ona tak bardzo i da się z nią poradzić. Myślę, że ona nie odgrywa tej już takiej roli i to był tylko nadgarstek i kręgosłup, czy jak to wyglądało? Tak, no stłuczenie kręgosłupa i nadgarstek był zwichnięty i no to troszeczkę boli, ale liczyłem i tak dzisiaj na dobry występ, bo odebrałem nowe silniki, myślałem, że pojadą mi dobrze i będzie w końcu przełom jakiś, a dzisiaj nie udało się odbić i no ciężko. No odpukasz, może też przyjdą ładniejsze dni w twoim życiu. No mam nadzieję. Dzięki. Dziękuję. Zbigniew Suchecki szczerze mówi o swoim występie, o postawie, właściwie tak można byłoby powiedzieć, całej zielonogórskiej drużyny. Przypomnę, 23 do 37, na pewno nie takiego wyniku spodziewali się wszyscy kibice jednej i drugiej drużyny. Wczoraj w Szwecji, dzisiaj w Polsce, przypomnijmy sobie wyniki szwedzkiego Grand Prix rozegranego pod Sztokholmem. Wygrał Jason Kramp, Tony Rickardsson był drugi, Björn Pedersen był trzeci, wykluczony z finału za faul Nicky Pedersen. Kolejne miejsca zajmowali Lindbeck i Hans Andersen, Lee Adams i Kenneth Bjerre. Miejsca Polaków: Tomasz Golob, Tomasz Chrzanowski. Dopisaliśmy do tej listy Lee Richardsona. Jest to wszak zawodnik drugi zagraniczny zielonogórskiej drużyny. I spójrzmy, jak to wszystko wygląda w klasyfikacji generalnej. Sławku, Tony Rickardsson, Jason Kramp. Widać, że już odskakują od Adamsa, Pedersena, Lindbecka, Bjørne Pedersena, Hancocka, Nicholsa. Miejsca Polaków: 9 Golob, 10 Hampel. Tyle samo mają, prawie tyle samo punktów. Hans Andersen 10, Lee Richardsson 8. No, Richardsson, Kramp, to już nie trzeba chyba komentować. No, już najwyższa półka, może starzy wyjadacze. No, Richardsson wczoraj był, widać, niepocieszony. Planował chyba odnieść drugie zwycięstwo
z rzędu, bo i prawie by może udałoby mu się to, gdyby ten bieg nie został przerwany przez szarżującego Niki Pedersena. Na pewno by dowiózł Rickardson to zwycięstwo i zwyciężył po raz drugi. Wykorzystał właśnie to wszystko Jason Crump. Może to i dobrze dla nas kibiców, bo ta walka będzie zacięta między tymi dwojga zawodnikami. Chociaż myślę, że jeszcze może byłoby dobrze, żeby któryś z zawodników pozostałych dołączył do tej dwójki. Myślę, że może Lee Adams, który wczoraj bardzo dobrze jeździł w tej fazie pierwszej, nie udało mu się w playoffie ten jeden bieg. Być może wszedł do finału, może i on by odegrał tą najważniejszą rolę. Przygotowania Niki Pedersena. Widać, że musi być dosyć parno w parkingu. A może też i sędzia nie wie, dlaczego nie wypuszcza jednocześnie polewaczki i ciągników. Mogłyby te auta, te pojazdy jeździć równocześnie, bo to by nie przeszkadzało, a czas by się nie wydłużał. A tak zawodnicy widać są już gotowi do wyścigu. No to Sławku, zobaczmy, gdzie nas czekają kolejne relacje. Poniedziałek. Atlas Wrocław w zaległym meczu Ekstraligi podejmuje Apatora Toruń. Rywalizacja tych zespołów to prawdziwy klasyk Ekstraligi. Żużlowcy z Torunia znakomicie rozpoczęli nowy sezon. Atlas przeżywa kłopoty, ale na własnym torze jest trudny do pokonania. 23 maja włącz Polsat Sport o godzinie 18.30. Atlas kontra Apator. To trzeba zobaczyć. Świetna dyspozycja młodego zespołu z Torunia. Czy to było dla ciebie zaskoczenie na początku tej rundy? Młody zespół, także Atlasu. Ale to Torunianie są rewelacją póki co tego sezonu. Na pewno bardzo dobrze jeżdżą. Ja uważam, że spowodowane to jest to, że po prostu jakby nie było presji na ten zespół w tym sezonie. W ubiegłym sezonie były większe aspiracje tego zespołu. Tam miała być walka także o mistrza właśnie Polski. W tym roku ten skład był budowany tak do końca, można powiedzieć, skończył się przed zawodami. Tam doszedł Andy Smith. Nawet były takie gdzieś głosy, śmiechy, że takiego zawodnika po prostu jakby nie było kogo innego. A jak się okazuje, na razie ten zawodnik może nie robi dużo punktów, ale spełnia tą rolę tego zawodnika drugiego. Tak. No, dowozi to zawsze trzecie pozycje. No i no, świetna postawa juniorów, którzy jednak widać z roku na rok pokazują coraz lepszą jazdę. Zielona Góra, która także słynęła zawsze z wychowywania takich zawodników jak ty, jak ta paczka, na którą się tutaj powołuje z lat 80. Teraz troszeczkę jakby brakuje takich talentów. No gdzieś to się pogubiło, nie wiem. Takie gdzieś zabrakło. Może to też tak się stało, że nawet troszeczkę tych zawodników młodych za wcześnie może odeszło z klubu. No i gdzieś to szkolenie, mówię, zaginęło. To nie jest tak łatwo wychować juniora tak dobrej klasy. No szkoda tego też Rafała Kurmańskiego, który miał być właśnie teraz tym takim podstawowym zawodnikiem. Może już nie juniorem, ale młodym, ciągnącym. No, myślę, że jednak jeszcze szkolenie jednak w tym klubie trwa, jest wszystko dobrze poukładane, także myślę, że w najbliższych latach no, powinien się ktoś pojawić i powinien ten zielonogórski klub pociągnąć do przodu. Alan Marcinkowski i Niki Pedersen, Krzysztof Słaboń i Tomasz Gapiński. Tak przedstawiają się uczestnicy siódmego wyścigu w tym spotkaniu. Niki Pedersen, teraz on na zewnętrznym polu startowym. Taśma w górze, Gapiński! Jednak atomowy start wrocławian, zamknięty duński internacjonał. Jedzie nawet teraz na czwartym miejscu. Jest przed nim Alan Marcinkowski. A prowadzą wrocławianie Gapiński i Krzysztof Słaboń. Gapiński pierwszy, Słaboń drugi, Marcinkowski trzeci, szeroko Niki Pedersen, dla którego to bezwzględnie najgorszy występ, chyba nie tylko w polskiej lidze, chyba to najgorszy występ w tym sezonie byłego mistrza świata. Teraz podjechał ostro przed Marcinkowskiego, no jakby zależało mu na tym jednym punkcie. Mam wrażenie, że Nik jest sprawia zawodnika bardzo jakby, nie wiem, czy zmęczonego, ale na pewno kompletnie niedopasowanego tutaj do toru zielonogórskiego. Wrocławianie jadą po kolejne zwycięstwo w stosunku 5-1. Chyba tak będzie, gdyż kto minie linię pierwszy? Tomasz Gapiński. Słaboń drugi na miejscu 3.
trzecim mamy Iggy Pedersena, na miejscu czwartym Alana Marcinkowskiego, 24 do 42. Tomasz Gapiński, 4 starty i aż 11 punktów, Słaboń kolejne punkty dopisuje w 4 wyścigach, ma tych punktów 6. Iggy Pedersen, kolejna jedynka na jego koncie, no i Alan Marcinkowski w 5 startach, 3 punkty i tak jak mówię, w całym meczu 24 do 42, to już teraz można powiedzieć śmiało, że chyba już Wrocławianie mają 2 punkty. Tak jest, chyba nie dadzą sobie wydrzeć zwycięstwa. Tutaj z tej strony może z tego pokazu telewizyjnego nie widać, ale tu z góry po prostu Niki tak jakby zaspał, w ogóle przegrał start. Tu nie była może wina sprzętu, ewidentnie przegrał start, przegrał z refleksem. No a zawodnicy Wrocławia są dzisiaj naprawdę wyśmienicie dopasowani, jadą bardzo ładnie. Nie masz słabego punktu. Niki nawet musiał naprawdę nawet się namęczyć, żeby wyprzedzić zielonogórskiego juniora. No tutaj jest taki dosyć sporny ten moment tego wyścigu. Tak, nawet nie oszczędza swoich zawodników, także jedzie dosyć brawurowo, bo jedzie jak do kasy, po pieniądze za ten jeden punkt, powiem brzydko, ale no niestety, tak to wygląda. Mamy zawodników na torze, którzy rywalizować będą w 12 odsłonie tego meczu. Za Roni Jamrożego pojedzie Mariusz Pacholak, który do tej pory jechał w 3 wyścigach. W wyścigu juniorskim zaprezentował się najlepiej, który to wyścig wygrał. O! Jest problem Roberta Miśkowiaka, a zostało tylko 50 sekund. Co się dzieje? Nie, odpalił motocykl. Zgasł motocykl pewnie na starcie. Nic poważnego. Na pewno tutaj zaskoczeniem duży jest właśnie postawa Roberta Miśkowiaka. Tutaj nikt nie wiedział w Zielonej Górze, jak on dzisiaj będzie właśnie, jaką formą będzie dysponował ten zawodnik. Miśkowiak, Pacholak kontra Świsti. Stojanowski ostatnio przebudził się, pokazał, że potrafi jechać. Zobaczymy, jak teraz pojedzie para zielonogórska. No ale w bardzo dobrej dyspozycji jest Robert Miśkowiak. Drugi sezon w Atlasie, 22 lata. Widać, jak ważny jest sprzęt. To jest jego motocykl, ale wiem, że korzystał z silników Jarka Hafela. Pacholak, Miśkowiak, Stojanowski, Świ. Zielonogórzanie są na 2 pierwszych miejscach. Stojanowski i Świst. Na 3 miejscu mamy Roberta Miśkowiaka. No i powinno być 5-1 w tym wyścigu dla drużyny z Grodu Bachusa. Czy dojadą i obronią? Świetna akcja w wykonaniu Miśkowiaka. Nie można tak jeździć parą, tak jak jeżdżą zielonogórzanie. Przedostał się między dwójkę zawodników Miśkowiak, który spadł jeszcze na miejsce trzecie. Teraz do końca jeszcze walczy. Próbuje wyprzedzić Stojanowskiego, który popełnia fatalne błędy, ale naprawia je dość szybko. 5-1. Tak to wygląda w tym momencie. Za chwilę ostatnie okrążenie. Miśkowiak, piękna szarża. Czy będzie na miejscu drugim? Teraz już chyba tych 2 punktów popularny Misiek, indywidualny mistrz świata juniorów z Wrocławia z ubiegłego sezonu, chyba sobie nie da odebrać. Jeszcze próbuje Stojanowski. Piękna walka między tymi dwoma zawodnikami. 4-2, a miało być 5-1. Zwycięża Piotr Świst, Robert Miśkowiak 2, Krzysztof Stojanowski 1, Pacholak 0. Doszło tutaj do upadku po zakończeniu biegu. Krzysiek Stojanowski chyba gdzieś nie wyhamował. Też nie zauważyłem tego momentu, ale myślę, że chyba nic mu się nie stało. Nie rozumiem troszeczkę właśnie stylu jazdy Krzyśka w tym wyścigu. No naprawdę, o tu widzimy chyba koniec biegu, a wjechał. Było tam dosyć mało miejsca przy płocie i najechał przednim kołem na hak Roberta Miśkowiaka, ale chyba nic się nie stało. Może właśnie dokończę, że nie wiem, co się stało, że Krzysiek i no może popełniał takie błędy, odjeżdżał i wyjechali ładnie ze startu z Piotrkiem Świstem i wydawało się, że powinien jechać parą. Krzysiek powinien jechać po zewnętrznej, po wewnętrznej, Piotrek szerzej. Nie wiem, dlaczego nagle Krzysiek wyjechał za środek toru, zrobił miejsce przy krawężniku,
Robertowi Miśkowiakowi, no ten to wykorzystał, no potem widzieliśmy parę razy mijankę między tymi zawodnikami. Skończyło się to tylko na 4-2 dla Zielonogórzan. Mamy zmianę. Chyba będzie, tak, z rezerwy taktycznej. No ale to... No, śpieszą się w tej chwili Zielonogórzanie. No ale tak jak powiedzieliśmy, 44-28, to tak w żargonie można powiedzieć, herbata już, to już nie jest po herbacie, to już jest herbata wypita. Analiza krótka, no niestety, tych błędów, które popełniał Krzysztof Stojanowski. Przykro to mówić, no ale tu było 5-1 i powinni jechać na podwójne zwycięstwo. No właśnie, wszystko to jest w tym pierwszym łuku, tak mieli jechać przez całe 4 okrążenia. Tu jeszcze widać, jak Krzysiek był szybki, on czekał na Piotra Śwista, oglądał się, hamował. No i tu rozpoczynają się te tasy. Tak, no właśnie tu już Krzysiek, no tu akurat w tym momencie jest już, on już był trzeci, atakował właśnie Miśkowiaka. Tu jeszcze się uratował, jeszcze zdołał wyprzedzić zawodnika z Wrocławia, ale znowu odjechał za szeroko. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia kolejni zawodnicy, raz jeszcze Park Maszyn. W Zielonej Górze mówią na niego Alain Delon. Alain, wróciłeś na stare śmieci po długiej przerwie, bo dziury kadrowe spowodowały, że jesteś. Powiedz, jak się jeździ dzisiaj? No jeździmy się całkiem dobrze. Sprzęt spisuje się dobrze na starcie, później jest wolny. Nie wiem, co on zrobi, żeby go przestawić, żeby było inaczej. Staram się jak mogę. Start jest dobry, później nie jedzie, wyprzedzają mnie i na tym najbardziej ubolewam. No, coś będę musiał zrobić, jeżeli w ogóle jeszcze pojadę. No miałeś dzisiaj taki bieg jak roku zeszłego z Tony Carsonem, kiedy go wiozłeś 2,5 kółka, ale dzisiaj rzeczywiście na trasie coś się dzieje. Powiedz, jak drugi motocykl, może tego trzeba spróbować. Znaczy tak, będę teraz, jeżeli wyjadę, to będę próbował drugi motocykl. No, nie wiem, czemu nie mogę się dopostawić w Zielonej Górze, na iniektorach jest lepiej. A w Zielonej Górze stawię motor dobrze na start, a później jest wolny, nie wiem, jak mam to przedstawić. Staram się z mechanikami, no nie udaje się. Okoń pomaga? Tak, okoń cały czas pomaga. No na razie było całkiem nieźle. No myślę, że by było może jeszcze lepiej. Dzięki, Alan. Dzięki bardzo. Andrzej Chuszcza i Mariusz Staszewski. Tak pojadą Zielonogórzanie w tym ostatnim, 13. wyścigu serii tych ułożonych. Później przerwa i biegi nominowane. Jest Mariusz Staszewski. Jakieś problemy ma Andrzej Chuszcza, którego nie możemy się dopatrzeć. No właśnie, wyjeżdża z parkingu. Czasu zostało nie za dużo. 36 sekund oczywiście. Myślałem, że może będzie rezerwa taktyczna. Miała być, ale po prostu chyba Krzysztof Stojanowski się nie wyrobił. Albo nie zdążyli może, nie wiem, działacze w parkingu zbyt późno zgłosili do sędziego. Być może już był włączony, już było zielone światło, to już po tym, jak jest zielone światło, już nie można dokonywać zmian. Świderski, Chuszcza, Andersen i Mariusz Staszewski. Tak wyglądają zawodnicy na kresce do startu, do wyścigu 13. Piorunujący start Świderskiego, ale proszę, Zielonogórzanie wracają, ale wracają późno. Na prowadzeniu mamy Staszewskiego, tego, który miał nie jeździć. Spadł Chuszcza na miejsce czwarte. Wyścig układa się na remis, na 3-3. Na drugim miejscu jedzie Świderski, na trzecim Andersen. Szeroko, za szeroko musi uważać Staszewski, ponieważ wrocławianie potrafią wykorzystać taką niefrasobliwość na torze. Świderski teraz szeroko. Już raz wygrał w tym meczu z Iggy Pedersenem. Musi uważać Mariusz Staszewski na młodego wrocławianina. Na miejscu trzecim mamy Hansa Andersena. Daleko za tą trójką jedzie Andrzej Chuszcza, a tymczasem Piotr Świderski na czwartym okrążeniu zbliżył się do rywala. Teraz wrocławianie jakby mieli problem ze sobą. Andersen przechodzi przed Świderskiego. Może on spróbuje zaatakować Staszewskiego. Nie, nic to już nie zmieni. 3-3. Jedno jest pewne, wygrywa Mariusz Staszewski. Czwarty był Andrzej Chuszcza, 47-31. Andrzej Chuszcza słabo, Mariusz Staszewski 3 punkty. Też był taki moment, że jechali blisko siebie Zielonogórzanie. No, właściwie nie wiem, jak teraz tutaj rozdzielić punkty między Świderskiego i Andersena. Wyglądało to tak, jakby jechali niemal równo. Tak, ale chyba wygrał Świderski. Myślę, że w powtórce będzie to dokładniej widać. No, ze startu dobrze pojechał Staszewski.
tor się zrobił już na tyle twardy, że zrobił się chyba pas przy krawężniku i także ścieżka taka przy płocie tutaj z czwartego pola jest korzystna. Zresztą będziemy mogli zaraz zobaczyć. I o, Mariusz właśnie jedzie tą ścieżką takim tym twardym, co prawda tu został wypchnięty. Wskoczył w to wszystko Andrzej Huszczaw. Niestety wrocławianie byli tak szybcy, że obydwoje mijają go właśnie na tej, na jednej prostej. Potem jeszcze próbował atakować tutaj Piotrek Świderski Mariusza. A nie, to jeszcze jest powtórka. Z pierwszego wirażu, tak? Tak, tak, z pierwszego wirażu. Andrzej Huszcza, no wielki szacunek dla tego zawodnika, sam przyznasz, ale... Zgadza się. Troszeczkę już w tym sezonie zaczyna mu brakować sił. Trudno powiedzieć, czy sił. Znam go, wiem, że siłę i ambicje ma no, za może trzech juniorów. Może czegoś innego jednak brakuje, może tej takiej iskry właśnie tych młodych chłopaków, tej werwy. Młodzi napierają, jest w tej świeżości może, tak trudno im powiedzieć. No. Zobaczmy, jak punktują zawodnicy do tej pory. Atlas Wrocław, Gapiński 11, Miśkowiak 9, Hans Andersen 9, Piotr Świderski 7, Krzysztof Słaboń 6, Pacholak 3, Roni Jamroży 2 i widać, że po prostu punktuje, można powiedzieć, równo cała drużyna. Posłuchajmy biegi nominowane zielonogórzanie. Panie sędzia, więc 14 w kasku czerwonym z pierwszego toru 6 punktów Staszewski. Tak, 6 punktów ma, tak? Zgadza się? I z niebieskim z trzeciego toru Stojanowski ma 2 punkty według mnie. Tak. I teraz tak, w 15 z drugiego toru w czerwonym Świst ma 13. No i Pedersen w niebieskim z czwartego polu ma tam 8. No dziękuję. Za moment dowiemy się, jak pojadą w wyścigach nominowanych wrocławianie. A oto punktówka drużyny ZKŻ-u Kronopol. Świst 12, Pedersen 7, Staszewski 6, Alan Marcinkowski 3, Krzysztof Stojanowski 2, Andrzej Huszcza 1, Zbyszek Suchecki 0. Zbyszek Suchecki jechał jeden tylko raz. Jechał pierwszy bieg właśnie w biegu juniorskim. No myślałem także, że Zbyszek dzisiaj będzie to dla niego także przebudzenie, może po tej przerwie, po tym upadku. Czasami takie następuje w zawodniku taka jakby przełamanie i właśnie odnajdzie się. No niestety, nie wiem, tak jak on tu się wypowiadał, też problemy dalej z motocyklami. Przenieśmy się raz jeszcze do Parku Maszy. Pan sędzio Krzysztof Gołędziuk, Atlas. Nominowany, bieg 14. Od góry w żółtym Miśkowiak. Tak. W białym Świderski. 7. No i potem w 15 w żółtym Gapiński. Tak, i w białym Andersen. Dziękuję. Miśkowiak Świderski kontra Staszewski Stojanowski to para, która rywalizować będzie we wyścigu 14 i wyścig 15. Świst i Pedersen kontra Gapiński Andersen, najlepsi zawodnicy tego spotkania. Szerokim echem odbiła się w całej żużlowej Polsce informacja z piątku, kiedy to po treningu zarząd spotkał się w Zielonej Górze ze swoimi zawodnikami. Padają bardzo mocne deklaracje, które mówią nawet o tym, iż ten zespół będzie wyglądał w kolejnych meczach, może wyglądać zupełnie inaczej. Prezesi chcą postawić na młodzież, skupiając siłę na walce, później przed spadkiem, kiedy to będzie rywalizacja między 7 i 8 zespołem. Myślę jednak, uważam, że do tego chyba jednak nie dojdzie, bo jest to drużyna, na razie no, jako klub wszystko bardzo dobrze prosperuje i jednak nie pozwolą sobie odpuszczać mecze, będą chcieli w każdym meczu jednak zaprezentować się w pewnym składzie i walczyć do końca. Poznaliśmy nazwiska wszystkich zawodników, którzy pojadą w 14 i 15 wyścigu. Usłyszymy się za moment.
widział pan już coś takiego tu, w Sokółce? To Hitler? To nie Hitler, nie. No nie, to facet, który klucze dorabia tu, w Sokółce. Faktycznie. Aha. A to jego tak... Faktycznie z dzisiaj. Ludzkie losy, tragedie i dramaty. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski! Niewyjaśnione tajemnice, afery, sensacje i skandale. Żegnam pana. Panie wójcie, ale czym się pan obraził na was? Przepraszam. Ciemna i jasna strona życia. Interwencja, magazyn reporterów od poniedziałku do piątku o 16.40 czasu środkowoeuropejskiego i 10.40 czasu wschodnioamerykańskiego. Czas oczekiwania, czas 2 minut już włączony, tak więc przenieśmy się raz jeszcze do Parku Maszyn. Tomasz Lorek i Twisty. Twisty, Piotr Świst szaleje na 252-metrowym torze Arena Essex. Powiedz, jak się jeździ w Anglii na tej agrowersce pięknej. Bardzo ciężko, muszę powiedzieć, naprawdę ciężki chleb, ale jakoś daję powoli radę. Nie robię jakąś rewelacyjną ilość punktów, ale jedzie mi się nieźle. Pamiętam, że za lat głębokiej komuny kiedyś Swindon się tobą interesowało, teraz wypaliło. Zadowolony jesteś z startu, z atmosfery w Anglii? Tak, jestem zadowolony, tym bardziej, że właśnie miałem okazję jeździć jako młody chłopak, a pojechałem, można powiedzieć, że pod koniec kariery. Także tym cieszę się bardzo, że mogę spróbować, że sobie pojeżdżę i tylko i wyłącznie mi o to chodziło, żeby mieć jak najwięcej startu. Po prostu tutaj bym musiał siedzieć i czekać tydzień na zawody, a tam jeżdżę 2-3 razy w tygodniu. Twisty na emeryturze to jeszcze nie jest hasło na dzisiaj, prawda? No proszę cię. Dzięki. Jak na razie Piotr Świst jest zawodnikiem, który zbierał najwięcej punktów. 12 dla drużyny ZKŻ-u Kronopol Zielona Góra. No a przed nami ten żużlowy deser, przed nami dwa wyścigi na zakończenie rywalizacji. Przypomnę, iż w meczu Kronopolu Zielona Góra z Atlasem Wrocław 31-47. Tak więc dwa duże punkty meczowe pojadą do stolicy Dolnego Śląska. No i na Zielonogórzanach wrocławianie mają szansę zarobić punkt bonusowy. Zostało nam tylko, można powiedzieć, wynik został już rozstrzygnięty. To tylko jakieś emocjonowanie się tymi dwoma ostatnimi biegami, no, które być może dostarczą naprawdę dużo, dużo emocji. Bardzo blisko siebie stanęli zawodnicy na środkowych polach. Miśkowiak i Stojanowski. Lepszy start Miśkowiaka. Obejmuje prowadzenie, a Świderski walczy o drugie miejsce ze Staszewskim i wychodzi na to drugie miejsce, ale walka do końca. Na razie układa się to na 5-1. Miśkowiak, Świderski, Staszewski i na końcu tej stawki Stojanowski. Już kilka razy w czasie tej transmisji podkreślaliśmy, że para wrocławska, Miśkowiak, Świderski, potrafi jeździć rewelacyjnie, jeśli chodzi o podwójne zwycięstwa. I obawiam się, jeśli chodzi o Zielonogórzan, mogą ten wyścig także przegrać w stosunku 1-5. Półmetek rywalizacji w wyścigu 14, jak na razie niezagrożony Miśkowiak. Fantastyczny powrót po tej słabszej części na początku sezonu. Teraz jedzie po kolejne zwycięstwo. Jeśli przyjedzie na pierwszym miejscu, będzie miał 3 wygrane biegi w tym meczu. A tymczasem jeszcze Staszewski próbuje powalczyć o drugie miejsce. Chyba jednak nie zdąży. 5-1 za sprawą Miśkowiaka. Na miejscu drugim mieliśmy Świderskiego. Na miejscu trzecim Staszewski i na czwartym Stojanowski. 32-52. Jak mogę dodać, jeżeli taką formę będą dalej zawodnicy wrocławscy podtrzymywać, no to Jarek Hampel będzie musiał ostro brać się do roboty, żeby dostać się do składu. Staszewski, Stojanowski odpowiednio 1 i 0, 3 i 2, Miśkowiak i Świderski. 32-52. Cieszy się Marek Cieślak, dziękuję swoim zawodnikom, ale brawa też dla zielonogórskiej publiczności, która zachowuje się fantastycznie. To jest to, na co czekamy. Mówiliśmy na początku, to mecz przyjaźni i kibice doceniają, żegnając i dziękując zawodnikom drużyny, która jest tutaj gościem. Rzadko spotykane na trybunach właśnie oklaskiwani zawodnicy drużyny gości.
a tutaj mamy powtórkę. Krzysiek Stanowski ewidentnie przegrał start. Ta walka psychologiczna, można powiedzieć, na łokcie, na starcie, gdzie stali tam bardzo blisko. Niestety wygrał ją Robert Miśkowiak. Tu jeszcze próbuje Mariusz Staszewski się wbić przy krawężniku jednak. Bardzo dobrze jadą wrocławianie mądrze. Oni widzą, że jazda na zielonogórskim torze tylko jest przy krawężniku i nie wysuwają się za środek toru. Niestety zielonogórzanie gdzieś jeżdżą za środek toru, tam gdzie już tej przyczepności nie ma i odstają od Wrocławia. Wyraźnie, wyraźnie niepocieszona zielonogórska publiczność, która cały czas ufa. Chyba jest, są to gwizdy. To są chyba gwizdy, dla Nikiego. Tak, dla Nikiego, dla obcokrajowca drużyny ZKŻ-u Kronopol Zielona Góra. Bo on dzisiaj nie błyszczy tutaj naprawdę, no zawiódł totalnie. Trzy razy na trzecim miejscu, dwa razy drugi, no to na takiego zawodnika to jest dramatyczne osiągnięcie. Zgadza się, no niestety tej klasy zawodnik no nie powinien zdobywać tyle punktów. Iggy Pedersen, widzą Państwo teraz dokładnie, jak punktował póki co w tym spotkaniu. Ostatni raz zaprezentuje się zielonogórskiej publiczności. Ostatni raz zaprezentuje się Iggy Pedersen, widzą Polsatu Sport. Pedersen od bandy, Andersen obok niego, Piotr Świst i Tomasz Gafiński. Najbliżej krawężnika, najlepsi, najskuteczniejsi, najlepiej punktujący zawodnicy meczu w Zielonej Górze. Nomen omen, stadion mieści się przy ulicy Wrocławskiej. Na pożegnanie ostatni wyścig. Ach, Andersen próbował, wcześniej próbował także Świst. Teraz Świst jest na prowadzeniu. Pedersen jest drugi, Gafiński jest trzeci, na miejscu czwartym mamy Andersena. Spojrzał się Świst, gdzie jest jego partner. Pedersen jest blisko i tak powinni jechać do końca. Pokazuje teraz wyraźnie, aby pilnował krawężnika Pedersen, ale on jedzie bardziej środkiem toru. Tak to wyglądało. Gafiński trzeci, Andersen jest czwarty. Widać, że w końcówce spotkania przebudzili się, przynajmniej na moment, zielonogórzanie. Gafiński atakuje Pedersena, ale bez powodzenia. Układa się to wszystko na 5-1 dla zielonogórzan. Ambitna walka Gafińskiego, ale jeszcze włącza się Andersen. Kiedy nie idzie jednemu, włącza się do akcji drugi. A spokojnie na prowadzeniu Świst. Teraz jadą tak, jak byli powinni jechać przez całe spotkanie. I wydaje się, że na koniec wygrają zielonogórzanie w stosunku 5-1. Uwaga, oto finał. 3 punkty dla Śwista, 2 dla Pedersena, 1 punkt dla Andersena. Tomasz Gafiński bez punktu, 37-53. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. Na koniec Świst, Iggy Pedersen, Hans Andersen, Tomasz Gafiński, ale Państwo słyszą, zielonogórska publiczność nie jest zadowolona i nie ma się co dziwić, gdyby nie ten ostatni wyścig. Rozmiary tego zwycięstwa byłyby zapewne jeszcze większe. Dziękuję sobie za rywalizację Piotr Świst i Andersen. Szkoda, że przebudzenie nastąpiło w ostatnim biegu. Chyba zielonogórzanom po prostu wygrali tą wojnę nerwów na starcie. No, dosyć długo start był trzymany przez sędziego. Tutaj próbowali ukraść start. Najpierw Świst, później Andersen. Potem Andersen i właśnie to spowodowało, że jednak gdzieś i Tomek Gafiński chyba też dłuższe przytrzymanie w starcie gdzieś go zdekoncentrowało. Wykorzystali to zielonogórzanie i jeszcze raz mamy moment startu. Wjechali na ten korzystny właśnie pas toru. No już tak doświadczeni zawodnicy po prostu już nie dali sobie wydrzeć. Ale jak to jest, Sławku? Widzieliśmy w tym wyścigu w pewnym momencie lewa ręka Piotra Śwista jakby wyraźnie instruował Duńczyka, którym śladem ma podążać. No na pewno Piotr chciał pokazać, żeby jechał po krawężniku, dlatego że jest korzystniej. Żeby właśnie Niki nie próbował, bo Niki, on czasami lubi powalczyć ze swoimi zawodnikami, tak. Żeby gdzieś nie wchodził za Piotrka szerzej, bo wtedy najprawdopodobniej straciłby tą drugą pozycję. Piotrek się czuł na tyle szybki, że mógł sobie pozwolić jechać nawet środkiem toru i dać pozwolić jechać właśnie Nikiemu po krawężniku, po tym korzystniejszym, bo w końcówce zawodu okazało się, że krawężnik jest najbardziej korzystniejszą częścią toru.
ZKZ Kronopol Zielona Góra kontra Atlas Wrocław 37-57. Na początku tej transmisji opowiadaliśmy Państwu, że mecze tutaj na ulicy Wrocławskiej między drużyną z Zielonej Góry a ze stolicy Dolnego Śląska w ostatnich kilkunastu latach były zawsze wyrównane. Tego dzisiaj nie oglądaliśmy. Atlas wygrał, co tu dużo mówić, Atlas wygrał zasłużenie, bo był lepiej poukładaną drużyną. Miał przede wszystkim w swoich szeregach Roberta Miśkowiaka, który znakomicie zastąpił Jarosława Hampela. Miśkowiak 12 punktów. Widzieli Państwo najskuteczniejszy zawodnik, najskuteczniejszym, jeśli chodzi o ekipę ZKŻ-u Kronopol Zielona Góra, Piotr Świst, 15 punktów, ale Piotr Świst jechał w 6 startach. Nigi Petersen 9, stanowczo za mało jak na 6 występów duńskiego mistrza świata. Mariusz Staszewski 7, no i kolejni zawodnicy już nie punktowali. Dwóch Duńczyków, Hans Andersen i Nigi Petersen. Teraz przed nimi kolejne rozgrywki ligowe, będą jechać do Szwecji. Przed nami kolejne mecze za tydzień i jesteśmy w Toruniu. Tam Nikiego Pedersena nie będzie, ale będzie w Toruniu razem z naszymi kamerami. Tomasz Lorek. Nigi Pedersen, mistrz świata sprzed dwóch lat, Nigi. World Champion 2003, last time Eskilstuna yesterday was a pretty good meeting from you. You've been racing there first medal now, a late racing. What's happened today? You had a bit of a struggle? Yeah, I mean, I had really big problems with engines today, you know, and I couldn't make any start, you know. I felt I was pretty quick from start, you know, but when I dropped the clutch, nothing was happening, and yeah, all of a sudden in the last race, you know, I changed the bike and much better. Wydawało mi się, że będę szybki dzisiaj na starcie, ale jak tylko puszczałem dźwignię sprzęgła, to w ogóle nie jechało to, co miało jechać. Na ostatni wyścig zmieniłem sprzęt i ten sprzęt wreszcie zaczął pracować. Do you think the track preparation was pretty fair for both times tonight? Well, I think it's uneven today, you know. The track is terrible slick, you know, and I know this team here, you know, we raced the first meeting against Gdansk, you know, and we were absolutely flying and winning the meeting, and the last three meeting has been like concrete, you know, and I haven't seen any on this team that like it like concrete, so hopefully the club is gonna change it into big grippy, because we gotta win some home meetings. Pamiętam pierwszy występ z Gdańskiem, fruwaliśmy wręcz po tym torze i kapitalnie jechaliśmy, odjeżdżaliśmy rywalom. Nie wiem dlaczego dzisiaj ten tor był bardzo gładki i jak beton niemalże, taki gładki jak stół betonowy. Myślę, że nikt tutaj z drużyny zielonogórskiej nie lubi na takiej nawierzchni jeździć. Dlaczego taka nawierzchnia dzisiaj była? To jest pytanie na kolejne mecze i myślę, że będzie trzeba przyczepne tory robić i klub coś z tym zrobi, podejmie decyzję, żeby jechać na bardziej kopnych torach, a nie na takich twardych. Thanks so much, Nicky, wish you all the best. Thank you very much. Cheers. 37-53. Sukces Atlasu w Zielonej Górze stał się faktem. Oto zapowiedź ósmej kolejki. Ta ósma kolejka dopiero za dwa tygodnie. Będziemy z naszymi kamerami w Bydgoszczy. Ciekawe spotkanie z Unią Leszno. Ale zanim to nastąpi, przypominam Państwu dwie inne transmisje. Najpierw z Torunia, a później z Wrocławia. Dzisiaj pracowali dla Państwa Sławomir Dudek w roli komentatora. Jak się czułeś? No, stremowany. Sławku, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Zawodnik z Gniezna, nie z Zielonej Góry, wypadł bardzo dobrze, pomagał nam. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo.